bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie na kanale Mamma Mia. Tu w łóżeczku leży sobie mój synek, tak, że będziecie mogły go tam pewnie trochę służyć, bo on sobie tutaj gada, bawi się, tak? Bawisz się? Tak. A teraz taki Eda w ogóle, że on cały czas się śmieje. Wystarczy się do niego tylko chwilę odezwać i on od razu się cały śmieje. Ale ja przychodzę do Was dzisiaj z kosmetyczką niemowlaka, czyli to, co znajduje się w takiej mojej podręcznej kosmetyczce zaraz przy łóżeczku mojego dziecka. Tutaj mam taki regał, ja Wam, słuchajcie, o tym w ogóle wszystkim, o całym takim kąciku mojego maluszka opowiem w kompletnie innym filmie, powiem Wam, co, skąd jest i tak dalej, te dalsze półki, co tutaj się znajduje. Omówimy dzisiaj tak konkretnie tylko tą półkę i po prostu kosmetyki, jakie używam dla mojego dziecka. Jeżeli chodzi o chusteczki nawilżane, słuchajcie, tutaj aktualnie znajdują się chusteczki Nivea Baby. Ja, słuchajcie, jeżeli chodzi o podcieranie mojego syna, głównie jeżeli robi dwójkę, to idę po prostu po ciepłą wodę i takimi po prostu większymi płatkami kosmetycznymi wycieram jego pupę. A te to są takie, wiecie, bardziej jak mi się gdzieś śpieszy lub jeżeli jest to tylko jedynka. One bardzo fajnie pachną, ale chyba nie są zbyt dobre dla dzieci. Następnym razem spróbuję chyba te z HIFA, bo słyszałam, że są fajne. Tutaj jest, to akurat nie są kosmetyki, ale to jest po prostu taka lampka, to jest rozmontowane od jego poprzedniej karuzeli, bo on ma dwie teraz karuzele i ja mu je wymieniam. To przejdziemy, słuchajcie, do pierwszego koszyczka. Koszyczki są z Pepco. I w pierwszym koszyczku, słuchajcie, mamy tak. Pierwszy to jest ten aspiratorek do noska. Mam też gruszkę, ponieważ jak chodziłam do szkoły rodzenia, to tam położona doradzała nam bardziej gruszkę. Ale muszę Wam szczerze powiedzieć, że ta gruszka, jeżeli chodzi o jakiś tam gile czy coś takiego, no mój syn po prostu tego nie miał. Czyli jak miał tylko coś tam bardziej zasnutego, to wyciągaliśmy to tym aspiratorkiem, bo gruszka kompletnie nic nie dawała sobie z tym rady. Dalej po kolei, może co tu mam. Tutaj mam, słuchajcie, te rurki Windy i to są na problemy z niby z kolkami, właśnie z zaparciami. Muszę Wam powiedzieć, że mój syn nie miał kolek, chociaż na początku wydawało mi się, że są to kolki, ale to on miał kilka razy dosłownie problem z wypróżnieniem się i to był taki problem, że on, słuchajcie, budził się w nocy i było widać, że próbuje zrobić tą kubkę i nie może jej zrobić i wtedy wspomagaliśmy się takimi ruleczkami Windy. Ja Wam pokażę, jak one wyglądają. Zresztą nam, jak przyszła położna na tą taką wizytę domową, powiedziała, żebyśmy lepiej to kupili, po prostu mieli zawsze przy sobie. Ja miałam część tu, część przełożyłam do takiej, wiecie, torby, że jak gdzieś jeździmy czy coś, żeby to zawsze mieć przy sobie. Tego oczywiście nie wolno używać nadmiernie, żeby nie przyzwyczajać jelit do takiego ułatwienia i tak dalej. Teraz już tego w ogóle nie używamy, on już bezproblemowo się wypróżnia. No mówię, miał z kilka razy i raz właśnie jak gdzieś byliśmy na noc, miał taki właśnie problem. Dalej to jest taka maść z ziai, to jest ta bardzo taka tłusta, to jest na brodawki, chociaż najlepiej uważam, sprawdza się po prostu pokarm kobiety. Standardowo Octanisept, w moim przypadku to było oczywiście na oczyszczanie pępuszka małego i oczyszczanie mojej rany po cięciu cesarskim, bo ja miałam cięcie cesarskie, jeszcze Wam nie mówiłam o moim porodzie i tak dalej, o tym nagram osobny film. Tu mam taką z Hippo szczoteczkę do włosów i mam tutaj dość, tutaj jest mniej, ale ogólnie w zapasie mam bardzo dużo tej soli fizjologicznej, z tego względu, że na początku przez pierwsze dwa, nie, do pierwszej wizyty u lekarza, czyli przez pierwszy miesiąc małemu ropiało jedno oczko i bardzo dużo miałam tych wszystkich gazików. Tutaj nawet też jest właśnie ten gazik taki, to jest ten sterylny, czyli każdy osobno pakowany i przemywałam mu oczka i po miesiącu to się kompletnie skończyło. Nic więcej nie używałam, ani bo niektórzy kiedyś tam, że pokarm się przemywa, pokarm matki. Krem z Nivea to jest ten hipoalergiczny, ochrona 30. Do przeciwopalania, po prostu filtr na słońce. No i tutaj mam po prostu te patyczki do uszu z tymi steperami, soperami, steperami, żeby za głęboko nie włożyć dziecku tego patyczka. Dodatkowo jeszcze mam, to tutaj jest taki zawsze dodatkowy smoczek dla małego, ja mam smoczki z Loli. I tutaj jest jeszcze grzebyczek. Grzebyczka jeszcze
nie miałam okazji, słuchajcie, używać. Możemy przejść, słuchajcie, do drugiego koszyka. A w tym drugim koszyku jest już bardziej tak kosmetycznie. Pierwszym produktem jest, w ogóle ja, jak tu możecie zauważyć, siedzę głównie w hipie. I to jest żel do mycia ciała i włosów dla niemowląt od pierwszego dnia życia. I w tym, słuchajcie, żelu mój mały był kąpany, jak tylko wyszedł ze szpitala, czyli od piątej doby jego życia jest myty właśnie tym żelem. Ja ten żel dodaję oczywiście do wody, do kąpieli i tak myjemy mu całe ciało, niczym więcej go nie namydlam ani nic. Super mi się sprawdza, jest wydajny, bo starcza chyba na około półtorej miesiąca. Dalej, potem on był w szpitalu, był smarowany parafiną i ja też miałam tę parafinę i w domu na początku smarowałam go parafiną, a potem taką oliwką z hipa. One w ogóle, te produkty z hipa bardzo fajnie pachną. Ja jestem naprawdę, słuchajcie, zadowolona, bo mój mały nie ma żadnych ani przesuszeń, ani nigdzie mu nic nie wyskakuje, także uważam, że po prostu dobrze mu robią te kosmetyki. I oliwką smarowałam go chyba do około 4 miesiąca i teraz od 4 miesiąca przeszłam po prostu na taki balsam do ciała, mleczko pielęgnacyjne, to też można stosować od pierwszego dnia, ale też przeszłam dlatego na balsam, bo już zaczęło robić się, wiecie, tak gorąco, nie chciałam go dodatkowo jeszcze natłuszczać czymś takim jak oliwka, wolałam właśnie po prostu taki balsam, który szybciej mu się wchłonie. Tutaj mam również jego witaminę D, to są te takie, wiecie, kapsułki twist off, czyli które się przekręca, tutaj jest więcej tych gazików. Tutaj to było w takim, wiecie, jakimś takim pakiecie dla w szkole rodzenia. To jest kojący krem przeciwodparzeniu, jeszcze go nie używałam. On jest nowy. Tutaj mam ziajkę, kremowy olejek myjący dla dzieci na ciemieniuchę hipoalergiczny i powyżej pierwszego miesiąca. I mój Alan, słuchajcie, miał, nie wiem czy to była ciemieniucha do końca, po prostu jemu się łuszczyła tutaj skóra. I to trwało może z 2 tygodnie, także mi tego zostało jeszcze bardzo dużo, bo jak tylko zaczęła mu tutaj schodzić ta skóra, to ja po prostu myłam mu tym płynem, smarowałam obficie oliwką i wyczesywałam trochę szczotką i on po 2 tygodniach mu się to skończyło, ale muszę wam powiedzieć, że wydaje mi się, że właśnie, że ten płyn bardzo, bo to jest taki, właśnie to jest takie bardzo oleiste i to jeszcze cały czas natłuszcza skórę głowy tego dziecka, dlatego jeżeli ktokolwiek ma problemy z ciemieniuchą, po prostu proponuję, aby to sprawdził. Ja też mam to po prostu nie tyle z polecenia, co pamiętam, kiedy moja znajoma miała taki problem i tylko, że ona miała trochę dłużej ten problem i właśnie ten produkt jej pomógł, dlatego jak u nas się tylko pojawiło coś takiego, to sobie przypomniałam właśnie o tym produkcie. Tutaj mam, słuchajcie, jakiś taki najtańszy puder Baby Dream. Jest to, wiecie, po prostu typowa zasypka w jakieś takie miejsca, fałdki skóry, żeby to się o siebie nie ocierało, żeby dziecku się ta skóra po prostu nie odparzyła. No i tutaj mam takie płatki kosmetyczne duże. To są akurat z By Beauty z Biedronki. W zapasie mam jeszcze takie z Klinik. Tak, z Klinika. To tyle, jeżeli chodzi, słuchajcie, o takie kosmetyki, przybory tutaj, które używam. Chciałabym jeszcze pokazać wam po prostu takie środki chemiczne, które ja stosuję. I pierwszym produktem będzie, słuchajcie, płyn do mycia butelek, miseczek, smoczków, wszelkich takich, wiecie, co tam się myje dla dzieci, artykułów dla niemowlaków i dla dzieci, to jest bez parabenów, alergenów, SLS-ów, SLS. Wiem, że dużo osób używa tego płynu z nuka. Ten płyn z nuka, słuchajcie, kosztuje ponad chyba 20 zł i mi się jakoś ten dzidziuś rzucił w oczy. On jest o połowę tańszy. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. W ogóle na początku muszę powiedzieć, że w ogóle kupowałam więcej produktów z tego dzidziusia. Ale jeżeli chodzi właśnie o płyny do prania, to uwielbiam ten po prostu Bobini. Ja kupuję ten koncentrat do płukania ubranek niemowlęcych i dziecięcych od pierwszych dni życia. Ja w tym, ja miałam na początkowo te pierwsze wszystkie ciuszki, słuchajcie, prałam w płynie do prania, nie w proszku, ponieważ chciałam, że te ciuchy tylko wystarczy tak naprawdę
odświeżyć, dlatego nie kupowałam proszku i te wszystkie ciuchy pierwsze wyprałam w płynie do prania właśnie z tej firmy. I one mi tak po prostu pięknie pachniały już. Ten zapach po prostu kojarzy mi się z moim synem. Nie wyobrażam sobie chyba teraz zmienić płynu. To jest płyn do płukania. I proszek, i po prostu ten płyn do prania zamieniłam na proszek do prania i proszek mam również z bobini, już go tutaj nie przynosiłam, bo nie chciało mi się go taskać, ale proszek mam też z tego bobini, one pachną obłędnie. I słuchajcie, teraz już, to znaczy jak moja mama mu się ulewało te pieluszki, nie chciało się, słuchajcie, dopierać i teraz mój mały zaczął już jeść posiłki stałe, no i ta marchewka, powiem wam szczerze, też nie za bardzo się chce odprać. I kupiłam ostatnio coś takiego, dzidziuś, też z dzidziusia, odplamiacz. W ogóle były chyba tylko dwa do wyboru, jeszcze był jeden z Yelp, coś takiego, nie wiem, bo w ogóle nie znam tej jakości tej firmy. Taki odplamiacz z dzidziusia, od pierwszych plam w życiu. I to jest, słuchajcie, właśnie niby na wszystko. Wiecie, że mleko, że właśnie jakaś tam marchewka i tak dalej, jagody, śliwki, winogron, plamy z warzyw, jogurty, no po prostu do wszystkiego takiego, co nawet wiecie, jak dziecko jest starsze, to właśnie jak trawą coś tam umarzy, jakieś rzeczy, to też wtedy ten odplamiacz. I powiem wam szczerze, że wyprałam już pierwsze pranie w tym i nie wiem, jakoś tak powiem wam szczerze, że nie bardzo to odplamiło. Jeszcze pieluchy jak cię mogę, ale wiecie, bardzo dużo bodziaków ma tutaj teraz od tej marchewki pobrudzonych i nie chcą się one tak aż poodplamiać i wyprałam to po prostu w 30 stopniach. Nie chcę prać za bardzo właśnie w wyższych temperaturach, żeby są po prostu rzeczy, pieluchy, które mają kolory i nie chcę pozbawiać te rzeczy kolorów, biorąc to właśnie w 60 stopniach. Dlatego jeżeli macie jakieś fajne, sprawdzone odplamiacze na właśnie takie plamy, to bardzo Was proszę, żebyście mi napisały koniecznie, żebym mogła coś sprawdzić właśnie, co może mi to sprawę załatwić. I w ogóle chciałabym, żebyście, słuchajcie, napisały mi, jakiego typu filmu chciałybyście widzieć na tym kanale. Czy coś o rozwoju dziecka, czy coś o tematyce, wiecie, takiej, co się przydaje dziecku, jakieś wyprawki, co powinniśmy mieć w domu, kiedy wychodzimy ze szpitala i w ogóle, wiecie, co się przydaje, co się nie przydaje. Też myślałam o jakichś takich rzeczach właśnie już potem rozwojowych, na przykład, nie wiem, czy warto kupić dziecku matę, to czy tamto, wiecie, takie tematy, dlatego napiszcie, co chciałybyście właśnie widzieć na kanale. To tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do następnego już razu, pa, pa!